król Nabuchodonozor uznał, że to wydarzenie z trzema młodzieńcami wrzuconymi do pieca ognistego jest wiarygodne nie w tym momencie, kiedy płomienie ogarniały młodzieńców, a oni nie byli spalani, tylko wtedy, kiedy zauważył czwartą osobę. Wrzuciliśmy trzech, a zobaczyłem czterech. Ta czwarta osoba dla Nabuchodonozora była obecnością Pana Boga. To Pan Bóg przyszedł, ochronił swoje dzieci. Myślę, że kiedy zastanawiamy się, dlaczego ludzie nam nie wierzą, kiedy mówimy o Panu Bogu, to może dlatego, że my mówimy o Panu Bogu, ale nie uobecniamy naszym myśleniem, działaniem tego Pana Boga w danej sytuacji. Nie przyzywamy Pana Boga, żeby w tym momencie zadziałał. I po prostu traktują nas jak takich cudotwórców, takich komików, takich ludzi, którzy są być może pobożni, ale nie bardzo życiowi.